Ja pierdzielę, ty. To jest jakiś kosmos. Kupujemy, kurde, oczywiście, że kupujemy myśliwiec. Będziemy lecieć, bombardować. Nowy stat... O, jest coś, patrz! 100 złotych? 100 kosztuje. Nie gadaj. No prawie 100 złotych. W DSC idą po 300 zł za samolot, nieźle. Za sam samolot, no nie? Czuję tak, dziwnie się czuję, tak, z tej strony kamerka. Z tej strony kamerka. Nie wiem, gdzie mam się patrzeć. Zobacz, tak wygląda sobie ten odrzutowiec. No fajny jest, on jest przede wszystkim bardzo szybki. Ale on jest też nerwowy i ciężko będzie nim, wiesz, sterować, no nie? Będzie głośne? No może nie. Dobra, gotowi? Startujemy. Czekaj, czym się podchodzi chyba? O, dobra, ogarnąłem. Mamy to. Jest za głośno? Wow. Dobra, zmniejszymy przepustnicę. Damy na połowę może. Będziemy mogli sobie teraz na spokojnie latać. Fajnie, że wszystko można jedną ręką obsługiwać, zobaczcie. Lotkę obsługuję sobie po prostu skręcając joya, no nie? Nie mogę tego robić za szybko, bo kurczę, dosyć szybko lecimy. Trochę przycina grę. Ja bardzo delikatnie tym joystickiem muszę operować, żeby samolotem skręcić, ale tu właśnie o to chodzi, nie? Dobra, i tutaj będziemy sobie przelatywać nad Krakowem. Dobra, Wawel widzę tutaj gdzieś na mapce, także zawrócimy sobie tu. Teraz, czy widzicie Wawel? Powiedzcie mi. Ile gdzieś Wawel? Za moment będę nad nim przelatywał. O, widzę rzekę. Nie widziałem tego. Może Wawel jest zrobiony takim dziwnym budynkiem, bo tu niektóre budynki są tak, wiesz, wyglądają no nie tak jak w rzeczywistości, tylko tak jak zostały wygenerowane. Czy smog będzie? Nie, no chyba nie. Musimy tak wzdłuż rzeki jakoś lecieć, ale ciężko jest, bo wiecie, no samolot nie zatrzymuje się w miejscu. O, patrzcie, tu jest ten taki łuk charakterystyczny i tu powinien być zamek. Czy zamek? No, no można powiedzieć, że zamek, no wałek po prostu. Bo tutaj gdzieś było, nie? Widzieliście tam przez chwilę. Ruszamy trochę. Ale kozak, ty! Zajebioza! Co o tym myślicie? Specjalnie dałem kamerę zewnętrzną, bo tak chyba ciekawsza jest, no nie? Moglibyśmy sobie dać tą wewnętrzną. Tutaj tak, wiesz, lekkie ruszenie tym joyem. I już samolot, wiesz, świruje. Dobra, troszeczkę za szybko lecimy. Już się zbliżaliśmy do prędkości krytycznej. No właśnie, a jak się ten aerodynamiczny hamulec włącza? Zacznij skanowanie. Jakie toporne. Okej, tego przycisku w ogóle nie miałem przypisanego. Na razie zostawię tak. Jak widzicie, rozkład sterowania bardzo mi pomógł. Wszystko jest na nim dokładnie rozpisane, co i jak. Okej, teraz uwaga. Wow. Prawie się... Czemu mi tak zwolnił? Dobra, próbujemy. A, zobaczcie, wysunęło się coś tam.
Ale beka, ty! Ale zajebiste, widzieliście ten spoiler ogromny, co się na dachu wysunął? Ja pierdziczę! To mocno hamuje prędkość? No, dość mocno. Dość mocno, ale jazda! Dobra, nawracamy na lotnisko, teraz powinno być spoko. Jestem oficjalnie podjarany tym, w jaki sposób się steruje tymi samolotami. Mam wrażenie, że gra zwolniła tak. Widzicie takie, jakie jest zwolnione tempo. Już hamuje w końcu powietrzu, ale jazda. Teraz tylko wylądować by było super. Co ty dajesz? I hamulec teraz ten. Kółkowy. Hamuj mi. O nie, koniec lotniska. Czemu mi nie hamuje? Ojej. Coś mi się popsuło z hamulcami. Hamulce nie chcą mi się włączyć. Nie mam tego odwróconego ciągu, a ten odwrócony ciąg jest na padzie. O, widzicie teraz, no nie? Damn! Naprawiliśmy, dzięki! Dobra, to teraz musimy spróbować wylądować. Czemu tu leci? Ale się podjarałem. Dobra, zmniejszamy ciąg, już nie potrzebujemy takiego mocnego ciągu. I teraz, moi drodzy, mamy wszystko. Mamy tak, hamulec aerodynamiczny ogarnięty. Mamy hamowanie, wiem jak gdzie się hamuje kołami. I jeszcze musimy ciąg wsteczny włączyć. I ciąg wsteczny już wiem jak się włącza i jestem podjarany strasznie teraz. Już wszystko naprawiliśmy, teraz spróbujmy dalej jeszcze trochę oddecy, no nie? Gdzie to? Ciąg wsteczny! Wow! I hamulec jeszcze! Hamulec na kółkach. Czujesz? Ale i tak zobaczcie, jak długo musiałem hamować! No, trochę twarde, trochę wyglądało to na twarde lądowanie, nie mówię, że nie. Wow! Ciąg wsteczny udało nam się zrobić! O, shit! I patrzcie, normalnie możemy teraz cofać. Dobra, zobaczcie, że nie działają lusterka wsteczne. Tutaj na podszybiu są lusterka, takie trzy, one są niebieskie. Niebieskie są, no nie? I one są, no, szare. Nie działa to po prostu. Dobra, udało się wystartować. Coś chyba miałem źle ustawione. A, klapy miałem niepodniesione, dobra. Czy nie opuszczone. Ekstra. 1389 km na godzinę, prędkość maksymalna. Robi wrażenie w... Nie jestem jakimś wielkim fanem samolotów, to i tak to zrobiło na mnie wrażenie. Czy ja dobrze lecę na Nowy Jork? Możecie mi podpowiedzieć? Bo tak ciężko mi to odczytać. Jest jakieś Liberty? Może to tu? Widzę dużo wysokich budynków, więc lecę w tamtą stronę. No dobrze. Jest! To będzie tu, to będzie Nowy Jork. Patrzcie na to. Lecę nisko nad ziemią, zobaczcie na te budynki. Czy... Co wy o tym myślicie w ogóle? Jeszcze żeby było milej, to zrobimy coś takiego. Zastopujemy. I znowu damy sobie
ustawienie tej kamerki. Statua wolności, moi drodzy, uwaga. Właśnie zowa na to. Cały świat mamy w tej grze, czujesz? Sztos, nie? Ale to nie wszystko, najlepszy jest sam Nowy Jork. Zaraz rozumiem, nie zbije. Najlepszy jest sam Nowy Jork, jak przelatujemy przez te budynki. To mnie wgniotło. Ja mam trochę za szybki samolot, żeby to dobrze zmienić. Ale widzę, że inni gracze tu wariują tymi samolotami. Lecą tam w kółko, gdzieś się rozbijają. Dobra, spójrzcie na to. To jest najlepsze, nie? Widzę tutaj jakichś graczy w powietrzu. Też mają jakieś samoloty odrzutowe, pasażerskie, nie pasażerskie. Szukają World Trade Center, ale już nie ma. Zobacz na to. Boję się tutaj tak bliżej podlecieć, ale tu każdy budynek dosłownie jest odwzorowany. Zobaczcie, aż się gra przecina. Widzicie to? Haha. W której grze coś takiego zobaczysz? Się rozbije o któryś z budynków na bank. Podoba mi się to takie latanie między budynkami, tak. Przypomina mi to jakieś filmy hollywoodzkie. Już tutaj czuć, że gra zwalnia. Jednak ten Xbox tutaj nie wyrabia. Ale zobaczcie, ile detali jest, no nie? Ile tych budynków, ile pojedynczych, wiesz. Jak patrzymy do tyłu. Proszę sobie popatrzeć do tyłu, proszę bardzo. Czy da się zrobić lądowanie awaryjne na wodzie? Jasne, że tak, tylko trzeba mieć samolot do latania na wodzie. Znaczy do startowania z wody. Jak najbardziej, ja już to robiłem. I powiem ci, że lądowanie na wodzie jest chyba najprostszym lądowaniem, jakie robiłem. Czuję się, jakby to była mapa Liberty City z GTA 4, a nie prawdziwe miasto z prawdziwości. Los Angeles pewnie tak dobrze... Też tak dobrze wygląda? Może niekoniecznie, nie byłem tam jeszcze. Ale to miasto jest tutaj takie wyróżnione, wiesz, Microsoft Flight Simulator, jako takie dobrze wykończone. Zajebiście się lata jednak na Joyku. Jest spoko precyzja sterowania tym samolotem. Dobra, a co powiecie teraz? Zawrócimy sobie i przelecimy nad Nowym Jorkiem max prędkość. Ten samolot, nie? Dobra, muszę, bo już zbliżam się do prędkości krytycznej, więc nie mogę tak zapieprzać. Ale zobaczcie na to. Ja pierniczę, głowę mi zaraz rozwali. Jakiś inny gracz w ogóle. I nisko przy budynkach. Ja pierdzielę, ty. To jest jakiś kosmos. Tu mamy 1300 km na godzinę prędkość maksymalna. Ten samolot kosztuje 92 zł. Skupa siana. Jakiegoś giganta? No dobra, to weźmy giganta, weźmy największy samolot, jaki jest w grze. To jest aktualnie Boeing 747. O kurde, i tym wylądować, nie?
Jego słabo słychać w ogóle, nam głośniej grę. Teraz dobrze, nie? Zobaczcie na to. Z każdej strony inaczej słychać. Dobra, za szybko trochę lecę. Chyba w tą stronę trzeba, nie? Ty, ktoś tu koło mnie leci! To jest coś od nas? Nie wiem, ale to inny gracz! Muszę wam powiedzieć, że może być trudno. Nie wiem, czy wykręcę ten budynek. Beczkę? To by musiał być trochę wyżej, bo ten samolot będzie mocno ciągnął w dół, jak będę do góry kołami. Czy jest animacja rozbijania się o wodę? No właśnie, jeśli chodzi o rozbijanie się, to powiem ci, że nie ma żadnych animacji, niestety. Niestety nie ma żadnej animacji. Także szkoda. O, patrzcie, ile tu samolotów lata nad tym Nowym Jorkiem. To jest dosłownie tłoczno. Możemy zobaczyć. Stery dostałem dzisiaj od Microsoftu bezpośrednio. To są... no taniocha taka, muszę wam powiedzieć. Nie jestem zachwycony, o. Tymi sterami zdecydowanie. Szukamy przez całą noc wyspy z Castaway. Myślisz, że jest taki easter egg? Dobra, robimy awaryjne lądowanie na wodzie. Niestety podwozie nam się urwało w samolocie i musimy kombinować. Także uwaga, zmniejszamy ciąg. Za chwilę, ja podejrzewam, że to po prostu nie będzie żadnej animacji. Samolot, zaraz pojawiam się komunikat, że wiesz, landing gear. Że samolot się rozbił i koniec. Ciąg wsteczny. Czekaj. Tylko jeszcze za szybko lecimy. Zdecydowanie no. 200 węzłów. O. No nie ma. Nie ma animacji, niestety. Szkoda.